Pamiętacie jeszcze te dwa materiały, które wrzuciłem tutaj niespełna pół roku temu? Zleciało. Te kolejne o Ratafaku Plachcie, a także Mister Nozibonku? Czy też może nawet o rzeźniku od Nickelodeon? Jeżeli tak, to bardzo dobrze, ponieważ dzisiaj pozostajemy w tych klimatach, a raczej wracamy do nich po półrocznej przerwie. No, prawie półrocznej. By dzisiaj przyjrzeć się, myślę, że całkowitej klasyce w kwestii tych co straszniejszych rzeczy tworzonych przez telewizję dla dzieci. Bowiem dziś rzucimy okiem na serię Goosebumps czy też Gęsią Skórkę, myślę, że zwłaszcza kultową dla tej starszej widowni tego kanału. Dziś rzucimy okiem właśnie na Gęsią Skórkę, czyli krócej mówiąc horror emitowany dla dzieci zamknięty w czterech sezonach serialu opartego o książki wielmożnego Roberta Lawrence'a Steina. Moi drodzy, dziś zabieram was w podróż, w której poznaję m.in. Slappiego The Dummy, czyli Slappiego. Czy też manekina Slappiego, czyli najbardziej przerażającą, bądź nie, nawiedzoną lalkę, jaką kiedykolwiek widzieliście. A także całkiem osobliwego stracha na wróble, który napędzi wam nie lada strachu, czy też poznacie dzisiaj historię nawiedzonej maski. Krócej mówiąc, dzisiaj zaprezentuję wam te kultowe show dla dzieci. Jednak jeszcze nim zaczniemy ten materiał, chciałbym cię prosić o zostawienie pod nim kciuka w górę, próg na dziś to powiedzmy 1500, miejmy nadzieję, że nam się uda, a także proszę cię o zostawienie subskrypcji na tym kanale, jeżeli jesteś tutaj nowy, a także na moim drugim, czyli na chacie w lesie, link w opisie. Tymczasem, moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść opowieścią, które przyprawią was o gęsią skórkę. You will be where you're in for a scare. Na sam początek chciałbym jeszcze zaznaczyć, iż materiał ten skupiać będzie się jedynie na serialu telewizyjnym pod tytułem Gęsia Skórka z całkowitym pominięciem dwóch filmów kinowych, a także książek o tym samym tytule, na których seria jest oparta. No właśnie, skoro o książkach mowa, to w sumie od nich powinniśmy zacząć. Otóż w latach 90. amerykański pisarz R.L. Stein rozpoczął wydawanie swojej zupełnie nowej serii powieści pod tytułem Goosebumps, czy też w tłumaczeniu na polski Gęsia Skórka. Najprościej mówiąc, były to powieści grozy kierowane do dzieci. Przykładowe historie wchodzące w skład tej serii to m.in. Obóz Koszmarów, Duch Sąsiedztwa, Witamy w Domu Śmierci czy Nie Wchodźcie do Piwnicy. W roku 1995 owe powieści zostały zaadaptowane i wydane w postaci serialu telewizyjnego o tym samym tytule. Całość produkowana była do roku 1998 i łącznie trwała przez 4 sezony. Od razu chciałbym tu jeszcze zaznaczyć, iż nie jestem osobą, której dzieciństwo miało miejsce mniej więcej w czasie, gdy Gęsia Skórka była emitowana w Polsce, więc skupiać będę się tutaj jedynie na wersji amerykańskiej, którą znalazłem na internecie. Zatem oczywiście będzie to film nagrany bardziej z perspektywy osoby, która nie miała zbytnio kontaktu z serią w trakcie swojego dzieciństwa, a raczej będzie to luźny komentarz serii z perspektywy osoby, która mniej więcej na co dzień zajmuje się podobnymi klimatami. Pierwszy odcinek serialu wyemitowany został 27 października 1995 roku i nosił tytuł Nawiedzona Maska. Była to jedynie część pierwsza tej historii, która rozbita została na dwie. Z miejsca widać, iż całość powstawała z wyjątkowo niskim budżetem. Co widać już z samego początku od tego niezwykle kiczowatego i obecnie raczej nie powalającego na kolana intra. Niemniej oczu tego psa chyba nie zapomnę do końca życia. Jednak wracając, kilka pierwszych sekund czołówki prezentowało samego R.L. Steina, a następnie wędrujący cień litery G. Odcinek pierwszy pod tytułem Nawiedzona Maska dotyczy Carly Beth, która jest w cudzysłowie straszona przez swoich dupkowatych przyjaciół Chucka i Steve'a. Pewnego dnia podczas drogi do szkoły zahacza okoliczny sklep z maskami, w którym to odnajduje tytułową nawiedzoną maskę, którą oczywiście decyduje się zabrać do domu, mimo upomnień sprzedawcy, który twierdzi, iż jest ona wykonana z ludzkiej skóry. To nie, że coś, ale nie wkładaj jej, bo jest nawiedzona. Ach. Oczywiście dziewczyna coraz częściej zakłada maskę i wzorem Spidermana 3, hehe, staje się swoistą Bali Curly. I to tak w zasadzie wszystko. Z czasem dziewczyna dowiaduje się, iż maska w rzeczywistości jest nawiedzona, a im dłużej będzie ją nosić, tym ciężej będzie ją jej zdjąć. Oczywiście pod koniec odcinka wszystko wraca do normy, dziewczyna zdejmuje maskę, a dobro oczywiście zwycięża, gdyż całość jest kierowana do dzieci. Nie mogło być inaczej. Spośród wszystkich odcinków serialu, które obejrzałem, moim ulubionym jest Strach na wróble spaceruje o północy. No, jest to po prostu świetne, mega mi się podobał. Ma taki dziwny, oniryczny klimat takiego typowo wiejskiego horroru. No nie wiem, wiejski horror to na przykład
teksańska masakra piłą mechaniczną czy coś. Tak mi się kojarzy, wiecie, typowo odludne tereny, pola i tak dalej. I oczywiście tytułowy, jakże przerażający strach na wróble, który jest po prostu strzałem w dziesiątkę. Nie no, uwielbiam. Zobaczcie sami, chyba zrozumiecie mniej więcej, o co mi chodzi. Również odcinek pod tytułem Trzymam się z dala od piwnicy jest przynajmniej dobry, ponieważ tutaj dwójka rodzeństwa schodzi do tytułowej piwnicy, w której znajduje się laboratorium wypełnione roślinami i tam zabijają klona swojego ojca za pośrednictwem środka chwastobójczego. Nie, naprawdę coś takiego miało tu miejsce. Jednak prawdopodobnie dla wszystkich najlepszą historią tutaj zaprezentowaną jest trzyczęściowa Noc żywego manekina. Te odcinki również obejrzałem i przynajmniej dla mnie są one nieco kiczowate, jednak to tylko moje zdanie. Głównym antagonistą w nich występującym jest Slappy the Dummy. Manekin Slappy, który jest najbardziej ikoniczną postacią dla tej serii i chciałbym poświęcić mu nieco więcej uwagi ze względu na to, iż to naprawdę ciekawa postać. Jak sama nazwa wskazuje, Slappy jest manekinem. Przed laty został stworzony przez bezimiennego złego czarnoksiężnika, a wykonany jest z przeklętego drewna trumiennego. Z biegiem lat lalka stale zmieniała swoich właścicieli, którzy w trakcie pierwszego kontaktu z nią ulegali jego pośredniej, okropnej manipulacji. Przynajmniej tak mógłbym to nazwać. Mianowicie w kieszeni garnituru Slappiego znajdowała się pewna karteczka, której treść zazwyczaj była czytana przez niczego nie spodziewających się nowych nabywców lalki. Bowiem na kartce tej znajdował się napis, który powinien czytać się tak. Niemniej w tłumaczeniu na polski brzmi to: ty i ja jesteśmy teraz jednym. Demoniczna zabawka po raz pierwszy w serialu pojawia się w pierwszej części historii Noc żywego manekina, która łącznie liczyła 3 odcinki. Co ciekawe, każdy z nich pojawił się w zupełnie innym sezonie i w zasadzie dotyczył innej historii z nim związanej, przynajmniej pośrednio. Bowiem w pierwszej części manekin zostaje odnaleziony przez Lindy Powell, która w swoim domu czyta zaklęcie, po czym ulega jego wpływowi. Niemniej pod koniec odcinka Slappy zostaje sprzedany. Następnie w części drugiej zostaje ponownie odnaleziony, tym razem przez Amy Kramer. Niemniej pod koniec tego odcinka zostaje pokonany po rozłupaniu mu głowy. W części trzeciej Slappy zostaje zakupiony przez kolekcjonera manekinów, który naprawia mu głowę. Następnie Slappy dzieli się swoją złą duszą z innymi manekinami, przez co sieje ogromne spustoszenie, jednak pod koniec odcinka zostaje uderzony piorunem w głowę, co wysadza go w powietrze i jednocześnie zabija. Mimo naprawdę niezbyt imponującego zakończenia jego udziału w tej historii, sam Slappy jest uważany za najstraszniejszą postać w całej serii, a jednocześnie za najbardziej niebezpieczną. W końcu stał się nawet głównym antagonistą filmu pełnometrażowego o tym samym tytule z 2015 roku, a także jego kontynuacji. Niemniej na podstawie tejże interpretacji tej postaci, w której to Slappy jest odziany w garnitur manekinem o rudowych włosach, można w łatwy sposób stwierdzić, dlaczego cała seria jest tak straszna dla tych co młodszych widzów, a także dlaczego dla co po niektórych mogła nawet zdawać się ogromnym koszmarem dzieciństwa. W poprzednich materiałach tego typu przyglądaliśmy się przykładowo Ratafachowi Plachcie czy Mr. Nosey Bonkowi. Jednak tutaj element straszności tejże postaci, pewnego niepokoju, różni się dość mocno od tamtych, bowiem tamte postaci niepokojące były nie ze względu na umyślne działanie twórców, a przez ich dziwny, niecodzienny wygląd. Tak naprawdę nikt nie chciałby były przerażające, jednak infantylnie tak właśnie się stało. Tutaj element przerażenia jest tak naprawdę centralną częścią całej serii. Jest to wręcz, że tak to ujmę, wizytówka całości. Przerażająca groza zahaczająca o naprawdę dobry horror, jedynie na tyle zmodyfikowana i upiększona, by można było ją przekazać z czystym sumieniem dzieciom. Choć co do tego czystego sumienia, no raczej bym polemizował. Bowiem odcinki niekiedy bywały naprawdę przerażające i ja, oglądając to niektóre, miałem silne skojarzenia z tymi wszystkimi horrorami, które kiedyś oglądałem jeszcze w czasach, gdy teoretycznie powinienem oglądać to. Oglądałem to.
I mówiąc szczerze, naprawdę dobrze rozumiem ludzi, którzy będąc jeszcze dziećmi uważali tę serię za prawdziwy koszmar. A oto kilka powodów, dla których taki stan rzeczy mógł zdarzać się naprawdę często. Przede wszystkim naprawdę przerażające tematy, których dotykały co niektóre odcinki serialu. Przykładowo wspomniany wcześniej upiorny strach na wróble, przerażający manekin, lalka, wręcz symbol popkulturowy. Niepokojąca nawiedzona lalka, no przecież kto się ich nie bał. Nawiedzona maska, wilkołak, trumny, ogólny gotycyzm w pewnych miejscach. Do tego dochodzą te wszelkie przerażające postaci, które występowały na przestrzeni serii. Myślę, że to właśnie one dołożyły najwięcej cegiełek do tej całej ściany, budującej niepokój i napięcie w całej serii. A także ten ogólny, oniryczny, niepokojący, gdzieniegdzie infantylny, jednak nie zawsze klimat. Naprawdę, to wszystko, co przyszło do głowy twórcom w połączeniu z niezwykle niskim budżetem, który widać na kilometr, sprawił, iż całość jest zwyczajnie straszna. Lecz przynajmniej dla mnie cała seria jest po prostu mistrzostwem świata i po obejrzeniu kilku odcinków stwierdzam, iż jest naprawdę mwa. Obecnie wiem, że wszystkie odcinki dostępne są na Netflixie, dodatkowo w polskiej wersji językowej, więc gorąco polecam. Naprawdę, musicie to obejrzeć, jest to po prostu mistrzostwo. No i w dzisiejszym materiale to chyba byłoby już na tyle. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał, a jak tak, to pamiętaj strzelnie pod mnie kciuka w górę, a także zostawienie subskrypcji na tym kanale, jeżeli jesteś tutaj nowy. Zapraszam także do mojego drugiego kanału, czyli Chata w Lesie, link w opisie. Tam pojawiają się nowe zbrodnie z ekranu. Wszystkie osoby, które chciałyby oglądać dalej tę serię, zapraszam tam, serdecznie. A jeżeli Ty, drogi widzu, dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu gęsia skórka. Bardzo dziękuję za oglądanie, właśnie Tobie, ponieważ dotarłeś właśnie tutaj. Tymczasem, korzystając z okazji, zapraszam Cię serdecznie na mojego Instagrama, Discorda, Twittera i całą resztę. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. I jeszcze raz przypominam o wpadanie na mój drugi kanał, czyli Chata w Lesie. Tymczasem, moi drodzy, to już byłoby na tyle w dzisiejszym filmie. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za oglądanie, dłużnie w kolejnych materiałach. I pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zazwyczaj jest ziarnko prawdy. Trzymajcie się ciepło, cześć!